Siemanko, witajcie, jestem Axelfish, a to jest kolejny mecz z Naruto i dzisiaj zagram sobie Sasorim, ponieważ chcę sobie zagrać całą drużyną lalkarzy, a Sasori jest taki cool i w ogóle, dlatego wezmę go jako główną postać, no i może jako supportów oczywiście, naturalnie będzie babcia Chiyo i Kankuro. I w tym momencie mamy drużynę Puppet Masters. Ja kompletnie nie umiem grać lalkarzami, w ogóle specyfika grania nimi jest taka dosyć dziwna. Ale mniejsza z tym, postaram się pokonać mojego przeciwnika, a jest nim Kakashi. W ogóle przeciwnik ma dosyć słaby internet, tak więc mogą być troszkę lagi. A, może jednak nie. Dobra, słuchajcie, na czym polega granie lalkarzami ogólnie? My stoimy w większości w miejscu, a do walki posyłamy naszą marionetkę. Ja kompletnie nie umiem tym grać, ale spróbuję go troszkę tutaj, tego Kakashiego pojechać. Dobra, dostał z jutsu. W ogóle wziąłem tą mapę do Akatsuki Hideout, ponieważ właśnie tutaj rozegrał się pojedynek między Sasorim, a Sakurą i babcią Chiyo, tak więc... Ajajaj, swojej Raikiri na mnie użył. Spróbuję skorzystać z pomocy supportów. Gość jest chyba z Ameryki, tak więc troszkę mi ping rośnie i troszkę czasu mija, tam jedna sekunda bodajże opóźnienia jest z używaniem jutsu. A dobra, mieszka z tym, kurczę, mam jeden kawałek drewna mniej od niego, natomiast widzę, że on tutaj cały czas coś próbuje zdziałać na mnie. Dobra, drewno mi się odrodziło, myślę, że możemy do niego podejść i go jechać po prostu. Jak widzicie, my stoimy w miejscu, a tutaj nasza lalka stara się coś zrobić, jednak troszkę czasu mija, zanim lalka po ataku powróci, by mogła z powrotem zaatakować. Dobra, supporty, pomóżcie mi. Aha, bo on ma w ogóle Kimimaro na supportie, to jest jednak duża przewaga z jego strony. Bo to Kimimaro jest jednak bardzo dobrym supportem. No i dobra, muszę uważać, zanim zacznie mnie jechać. Ajajajajaj, Ultimate złapał mnie cholerny w Mangekyo Sharingan. Ale teraz mogę go jechać, póki nie ma drewna. Przynajmniej spróbuję. Dobra, dostał. Głupi Kimimaro mnie podrzucił, nie zauważyłem go. Ajajajajaj, niefajnie. W takim razie sam spróbuję się zamienić w lalkę. Sasori jest kompletnym schizolem, który sam przerobił się na marionetkę. Ajajaj, muszę chwilę poczekać. Aż mi się odrodzi drewno. I teraz użyję swojej techniki, która pozwala mi przywołać... Czekajcie. A masz! Tak jest, moje 100 lalek, które nadlatuje z niebios, by powstrzymać cię, Kakashi. Uciekaj, uciekaj, ile możesz. A i tak przegrasz. Ajajaj, skończyło mi się uwolnienie. Teraz Kakashi może się uwolnić i to nie będzie zbyt ciekawe dla mnie. Tak jak mówię, kompletnie nie ogarniam, jak się gra lalkarzami. Ale dobra, ten Kakashi nie ma zbyt dużo drewna, tak więc jeszcze raz, jeszcze raz. Dawaj, lalko moja. Ajajajajaj, teraz mnie pociśnie, tak myślę. Kankuro, dawaj. Dajesz, Kankuro, wierzę w ciebie. Albo jednak i nie. Dobra. Ajajaj, no i w sumie dostaję teraz po dupie ostro. I nawet nie zauważyłem, kiedy przegrałem ten pojedynek. No jak sami widzicie, nie za bardzo umiem grać tymi lalkarzami. To kompletnie nie jest postać dla mnie. Tak więc no niestety Kakashi, jako trochę bardziej mobilna postać, rozwalił mnie tym razem. No i co, trzymajcie się, do zobaczenia i oczekujcie kolejnych odcinków z Naruto. Na razie!